pomocnej tego, o to chodzi, współpraca. Ale jak przeprowadzić w takim razie taką linię między tym, jak na przykład, no bo niektóre filmy cenimy za właśnie oko operatora i kunszt z tych zdjęć, to jak, nie wiem, jaki kadr ustawił, gdzie ustawił, jakie są proporcje i tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy ja, znaczy różnie bywa, czyja to była decyzja, ale teraz na kogo spada, że tak powiem, fame za kunszt tych ujęć? Generalnie na świecie nie ma sprawiedliwości, raczej takiej oczywistej. Też jest na przykład, jest coś takiego, jak, zaraz dojdę do tego, że tak jak powiedział operator Sorrentino, jak robili Wielkie Piękno, no on mówi, że wszyscy zachwycali się zdjęciami. Mówi, to nie ja robiłem te zdjęcia, no. To jest Rzym. To jest tysiące lat, ile prawda, cała nasza kultura, cała architektura, dzieła. To jest taka siła, że wystarczy spojrzeć na to i już jest człowiek pod wrażeniem. Więc on jakby to dostrzegał, że też że te podziały to są takie niejednoznaczne. I mi się wydaje, że warto spojrzeć na kino autorskie, gdzie reszta zmienia operatorów, a styl zostaje. Prawda? Ale Sorrentino zmienia? Sorrentino nie zmienia, ale generalnie, jak na przykład sobie spojrzymy na jakichś reżyserów, oni przeważnie mają tandemy, ale z filmu na film potrafimy rozpoznać styl, że to jest tego reżysera kino. I to nie wypływa od operatora. Operator się podłącza bardzo dobrze tak w tą energię, się wydaje, rozumie. Bo prawdą jest to, że dobre zdjęcia tego, że nie uczono na szkole operatorskiej, to nie są ładne zdjęcia, tylko są te w historii, te, które nam jakby skracają dystans do tego, o czym, co chcemy przekazać, o czym to ma być. Więc to mogą być brzydkie zdjęcia, to mogą być zdjęcia, które nawet mogą się zapisywać coś takiego, że one mogą nie zostać niezauważone, mogą być przezroczyste. Ale to są właśnie bardzo dobre zdjęcia. Tak jakby wtedy inni operatorzy mogą to docenić i dostrzegają. Więc ludzie, a osoby, które to oglądają, to mówią, że świetny film, ale zdjęć nie pamiętam. I to bardzo dobrze, często. Bo to chodziło, bo jest film społeczny, czy jakieś zależności ma, że to tak ma wyglądać, to tak. Oczywiście to jest taki tandem, no bo jakby operator, który ma wizualną taką wyobraźnię, mi się wydaje, że większych reżyserów ma. Operujemy kinem, operujemy obrazem, ale są też reżyserzy jak Woody Allen, który jakby ostatnie filmy gdzieś tam jeszcze zanim tam się zaczęły dziać różne rzeczy wokół niego właśnie, no to jak oglądałem, to w ogóle myślę, że ktoś w ogóle nie dba o obraz. Jakby, że tam tylko ten dialog i te sytuacje się tak rozjeżdżało, jakby nie wiem, na to jakby mu nie zależało. Więc też są tacy reżyserzy i ci operatorzy się też to nie są dobre zdjęcia. Mam wrażenie, że zawsze ten operator, reżyser nadaje ten ton i taki reżyser wizualny weźmie sobie, jakby to przyciągnie go do niego. To jest takie wzięcie, to jest słowo. Zawsze reżyser, jakby to się ludzie przyciągają. Jakby, jak weźmiemy sobie taki komercyjny świat, nawet w tym komercyjnym świecie, jakby kto będzie operatorem, to nie jest decyzja do końca też reżysera często. Takim stricte on może proponować, ale to ja mówię o takim bardzo mocno komercyjnym świecie jak reklamy, to musi być propozycja i akceptacja. Ja teraz puszczę właśnie, pewnie to trochę widzieliście, ale teledysk, ten Podsiadło teraz najnowszy, to opowiem o tych momentach, jak robiliśmy. I to był pierwszy raz tak miałem, bo to jest taki pop, że musiałem mieć akceptację operatora. Czy mogę tak się powiedzieć? Powiedz pół słowa? Tak. Mogę cię uzbrać w mikrofon? A tutaj możesz przypiąć? To będzie do tego. Jakoś się przyciągnął, tylko przez kulturę, to znowu byłoby super. Tutaj, nie? Tak. Super? Nie wiem, kim jesteś, ale dobra. Ale nie wiem, bo nie wiem, dokąd to idzie. Dobra, weź. Dziękuję. To mi się przyszło do głowy, to jest, nie macie swoje, kiedy też nie usłyszałem, jak ktoś ma, niech mówi. Blade Runner, czyli Roger Deakins, operator i... David Villeneuve. Tak. To jakby Villeneuve, wizualny reżyser, bardzo. Jak ktoś, nie wiem, czy polecam wam zobaczyć, jest na YouTubie. Zadałem następny Villeneuve'a, pierwszy jego short, Next Floor.
to wygrało w Cannes jakby w shortach, jest jakby wielkie wrażenie. To jest krótki, chyba tam ma 7 czy 8 minut. Jest czysto taką jakąś abstrakcją wizualną, ale tak bardzo dociśniętą, że jakby jak sen, no bardzo, nie tylko jak sen, zresztą. Takie są tam momenty, to sobie można zobaczyć. Next floor, następne piętro. Wracając do tematu właśnie, no, aha, do tego doboru operatora, operator-reżyser. Ja, każdy ma tam, wiadomo, jest szkoła filmowa albo jakieś życie, się spotykamy i tak dalej. Ja na przykład dobieram, że mi się wydaje, że ta intuicja, którą mamy, ona nas, to jest jakaś prawda wewnętrzna nasza. Tak, że zawsze jak sobie ktoś, ja tak mam, jak sobie siądę i nie wiem na przykład, co mam zrobić i się sam siebie pytam i czekam, jestem otwarty, to naprawdę nagle wiem, że tak naprawdę to nie jest łatwy wybór, ale to chcę wybrać. No to jakby odpowiedź jest gdzieś tam w nas, jakby to jest taka... Nie wiem, co to jest, ale według mnie to jest ta prawda, jakiś sens. I ja mam także, na przykład szukam operatorów wrażliwości, znaczy ważne jest, żeby operator był doświadczony dla reżysera jednak. To jest tak, że może na początku pewnie są jakieś grupy, że się spotykamy i robimy, ale z mojego doświadczenia jest duża różnica, doświadczony operator, który zrobił ileś tam błędów, o których nikt nie wie. Ja zrobiłem, wszyscy na pewno operatorzy, którzy przez jakiś czas pracują, ja zrobiłem pełno błędów. Na szczęście to były, znaczy tam nie można, ale było w reklamach. W reklamach jest tak, że niby ma być super, ale tak naprawdę jest taki produkt, że tak, jak ktoś na to patrzy, patrzą tak dziwnie i to przechodzi, wszyscy zapominamy, nikt tego nie wraca. Ważne, że jest, nie wiem, na końcu jest produkt, więc tam mógłbym robić błędy i wiem, że na przykład jakbym brał teraz operatora, to wiem, że ktoś, kto zrobił ileś tam, to bardzo dużo daje. Znaczy nigdy to nie przeskoczy wrażliwości, mi się wydaje. Tak jakby to jest też piękne, że jednak siła jest w nas większa niż takie techniczne rzeczy. Ale to bym brał pod uwagę. Ja teraz. To by ułatwiło też jakiemuś reżyserowi, który zaczyna, mi się wydaje też. Taki operator doświadczony, z którym się dogadujemy, to trzeba pamiętać, że to jest... I na przykład teraz przy Podsiadło moje propozycje w ogóle nie mogły wejść, bo w ogóle oni nie mogli. To w ogóle jakby tak odpadało jakiś film, serial i tak dalej. I wybrałem chłopaka, który jest Patryk Kim, który jest bardzo doświadczony. Ja go nie znałem, tak, no, znałem go tak branżowo, ale nie znałem go jakby to bezpośrednio. Nie czułem do niego jakby tak, nie wiedziałem, jaki on jest tak naprawdę. Ale wiedziałem, że technicznie to na pewno podoba i ja będę miał swobodę taką, że będę sobie mógł po swojemu myśleć na spokojnie. No i trochę to tak zaczęło zgrzytać później, że jednak pewna wrażliwość inna, to też opowiem i to jest jakby, to wyszło mimo wszystko, mimo możliwości technicznych, więc jakby to różnie bywa. No właśnie, bo jak szedłem do szkoły, tak long story short, to się zastanawiałem, operatorka czy reżyseria? Nie wiedziałem. Jakoś musiałem przejść przez tą operatorkę, tak miał być, taki mój proces był. I później jak robiłem tym operatorem, to czułem tą potrzebę, bo jak się zastanawiałem, dlaczego chcę być reżyserem, tak? Dlaczego chcesz zrobić film? Bo chcesz być reżyserem, bo chcesz zrobić film, to jest jakby nie wiadomo dlaczego, no bo... Jakby to nie do końca wyjaśnia, dlaczego chcesz zrobić film. Masz różne tam pewnie powody. U mnie było coś takiego, co jakby jest dla mnie odpowiedzią, to jest coś, że wtedy ja się czuję, że ja tak się synchronizuję z czymś, co jest moje. Tak, co jest dla mnie, co jest jakby we mnie. Jakby nie wiem, co to ma być. Jakby to jest taki jakby stopień, do którego mogę dojść w miarę świadomie, gdzie tam się coś we mnie dzieje. Bo oczywiście film chcę zrobić, ale najważniejsze jest to, że to jest, że jakby w tej rozwibrowaniu to jest moja energia. Czyli to tak, do tego tak trochę metafizycznie podchodzę, ale tak do tego się trzymam. Czy to nie jest sposób komunikacji, że chciałbyś też, jak jesteś operatorem, to jakby mimo co reżyser się komunikuje z odbiorcami,
Ale ty tylko możesz swoją wrażliwość pokazać. Ty mu pomagasz w tym, tak. Dla odbiorcy, a reżyser jednak się komunikuje. No właśnie to jest to, że jak chcesz coś powiedzieć, czujesz, że masz potrzebę, no to musisz zostać reżyserem. Przynajmniej chociaż na moment, na jeden projekt. W sensie, że operator zawsze jest... no to nie jest jego projekt, w sensie to nie jest jego świat. On musi go zrozumieć i czuć, i wejść, zostać zaproszonym do niego i wtedy jakby to dobrze współgra, ale on pomaga, tak jak scenograf, tak, to on jakby jest współtwórcą bardzo ważnym, jednym z najważniejszych, no bo ten, ale dlatego ja właśnie, na przykład, bo to nie jest tak, że ja na przykład źle patrzę na operatorkę, bo coś, tylko że ja byłem długo operatorem i miałem satysfakcję z tego, miałem dużą przyjemność z operowania tym światłem, no ale brakowało mi i dlatego robiłem tak na boku, robiłem na przykład swoje teledyski, swoje projekty jako reżyser, ale wtedy miałem taki moment, że wiedziałem, że to jest taki ciekawy, to jest tak życiowo, że nie, miałem taki zgrzyt w sobie, że ja nie mogę za bardzo, one miały bardzo dobry oddźwięk. Teledyski, jakieś nagrody zdobywały i ci reżyserzy często nie mieli takich teledysków, a chcieliby na przykład taki zrobić. Ja trochę musiałem w sobie ukrywać teledyski przed nimi, żeby tak, takie to było dziwne, niewypowiedziane, że nie wspominać, że ja robię, nie pokazać. I także, żeby oni chcieli ze mną robić jako operatorem jakieś inne rzeczy, to było takie właśnie, takie trochę nieczyste. Znaczy nie, że komuś coś robiłem, tylko że sam przed sobą. Że nie mogłem powiedzieć, cieszyć się z tego, tak otwierać się na to, co się dzieje, iść w to. No i, a miałem tą potrzebę. A jakbym nie miał tej potrzeby tworzenia swoich tych, no to miałbym wielką satysfakcję, myślę, i przyjemność i mógłbym się realizować. I są tacy operatorzy, tak? Jak Roger Deakins dla mnie, to jest w ogóle taki artysta, operator. I jakby kto, wtedy, no ważne jest to, czy się w życiu wyczuje to drżenie w sobie, że jest coś, czegoś nie robię, bo coś, a chciałbym, coś mnie powstrzymuje. To są takie elementy, które są dla mnie były drogowskazem, żeby zdecydowanie się zdecydować. I później też jak się zdecydowałem, to już no nie ma powrotu. Znaczy miałem takie propozycje, żeby tam robić jakąś fabułę, żeby, jako operator, żeby zrobić jakąś reklamę wielodniową. Ja musiałem to odrzucić, bo wiedziałem, że jak ja to wezmę, to ja jakby ta moja zmiana nie pójdzie. Jakby musiałem pójść w takie ryzyko i to ryzyko jakby nadal trwa, bo to jest świeża rzecz. Muszę się odnaleźć w tym wszystkim nowym. Pozmieniało mi się wszystko. Jakby cofnąłem się trochę tak kilka lat do tyłu branżowo też. Że na nowo muszę się przemijać jako reżyser teraz, a nie jako operator. Więc to wszystko się, muszę się nauczyć, znaczy już jakby więcej pisać. Teraz już muszę pisać, w sensie chcę pisać, bo to jest jakby, tylko tak mogę zakomunikować, żeby coś zrobić. Więc to tak. Ale przepraszam, bo mnie to ciekawi, ten reżop. Ten reżop, właśnie. No jest taki moment, w Polsce to funkcjonuje jako reżop. Na Zachodzie tego nie ma, czy łączymy operatora z reżyserem w jednej osobie. Robiłem teledyski jako reżop, bo... Dawałem radę, bo bardzo się przygotowywałem i wiedziałem dokładnie, czego chcę. Jakby komunikacja sam ze sobą jest dużo szybsza. I przyspieszałem tempo. Nie musiałem mówić, że to już tylko tak wystarczy, idźmy dalej. Wszystko się działo. Gdzieś to wychodziło. Do momentu, kiedy zrobiłem jeden teledysk pierwszy z operatorem, nagle poczułem, ile energii mi tam to zabierało, ten operator. Ja nagle na przykład po takim dniu jako reżop nie miałem siły na nic, w sensie twórczo. Nie mogę myśleć. A jak ja byłem na teledysku właśnie, gdzie tak samo mocno pracowałem i mówię, kurczę, koniec pracy zdjęciowej, ja mogę dalej pracować. Jakby tak samo energetycznie. Nie byłem bo jako reżop nie masz chwili odpoczynku. Po momencie, kiedy operator na planie też, a to jest jakby, teraz to powiem, na przykład z mojego doświadczenia. Operator skupia się zawsze na tych technikaliach, żeby ten doprowadzić do momentu, że powiedzieć jest gotowe i możemy zacząć próbować scenę. Więc ogarnia tą przestrzeń technicznie, ale jak już zaczyna jakieś komendy wyda swoim ludziom, to się dzieje i on w tym momencie może myśleć, ale ma taką swobodę. I naprawdę jest jakby schodzi z niego, ja tak miałem, że oczekuje. Nawet może z kimś porozmawiać, jakieś anegdoty się działy, coś, takie rozluźnienie. A reżyser wygląda podobnie, jakby, że też ma teraz chwilę czasu, ale właśnie nie ma. On jakby cały czas myśli o całości, cały czas myśli na przykład, żeby tak
budować klimat z aktorami, żeby się ktoś czuł odpowiednio. Jakby coś ciągle jest na planie w jakiejś takiej formie, że on jest aktywny, a nie widać. Jakby to jest ważne na przykład dla operatora, że ten czas, który niby reżyser nic nie robi, to jest jakby istotne. Jak on siedzi tak na przykład sobie na planie, to ja na przykład ja nie czekam. Ja sobie tak sobie myślę, co tutaj się, jak tu zrobić. A jako operator często, jak siedziałem tak na przykład na wózku i czekałem, aż tam przestawią światło na drugą stronę, to sobie tak siedziałem. I to i mi było, to, no właśnie, i tak potrafiłem sobie pogadać wtedy z kimś obok tam o życiu, a jako reżyser to mi już tak nie rozmawiam. Więc a jeszcze jak łączyłem jako reżop, to jakby to było bardzo dużo i to było trochę na zasadzie takiej, tylko dlatego łączyłem, żeby móc pracować jako operator. Żeby nie było to, że nie wiadomo, kim ja jestem. Że coś się tak rozjedzie, żeby ktoś mógł mnie postrzegać, aha, on cały czas jest operatorem też. Zrobił swój projekt, ale jako operator też. I tak jakoś to robiłem. Ja tak o tym myślałem. A dodatkowa rzecz jest taka, że proste rzeczy można robić jako reżo, ale przeważnie trudne, takie bardziej skomplikowane są kosztem w ogóle jakości po całości idzie w dół. A dwa, zawsze się bierze reżopa, jak są mniejsze budżety. Więc to jest takie, nie jest takie równoważne, tylko mamy mały budżet, to weźmy reżopa, żeby ściąć budżet, a pracy jest tyle samo. Znaczy dwa razy tyle. A jeszcze mniej się zarabia w sumie, no bo niby więcej niż reżyser, powiedzmy, albo tyle samo, wręcz, zależy od projektu. A w teledyskach jest... ja robię jako reżop te teledyski, no to tam jest jakby ten taki... No jest takie fajne to jest w sumie, ale jest takie wyprucie energetyczne, żeby to powstało, bo człowiek jest taki, że to jest coś innego, bo jego własnego i jakby ciśnie wewnętrznie. Ale to ciekawe, że to ja mam akurat właśnie dylemat zupełnie od drugiej strony, bo mnie tak kręci w ogóle praca z obrazem i z kamerą, że ja nie chcę tego oddać. Ale jako reżyser czy jako... Tak, ale właśnie chciałabym być jednym i drugim, bo nie chcę oddać tej materii operatorowi czy obrazowi. Mi też jest ciężko, w sensie, bo ja już jakby mam takie know-how, to czasami, dlatego ja na przykład staram się brać doświadczonych teraz, nawet lepszych ode mnie, niż ja byłem operatorem, po to, żeby móc to oddać. Ciężko mi się też rozstać mimo wszystko, bo się człowiek przyzwyczaja do pewnych swoich jakichś takich, że postawi lampę tak, a i tak bliżej, tu woli mi doświecone, a nie, czy nie. No zależy jak się czujesz z tym, nie? Bo bo operatorka to jest, jakby dużo doświadczenia wymaga, bardzo. Tak mi się wydaje, że to jest jakby, duże skoki się czuje. Się pracuje jako operator, jest z projektu na projekt, te błędy się poprawia, zmienia, później człowiek swobodniejszy czuje. W reżyserii jest pewnie podobnie, tak jakby, ale nie jest to takie techniczne aż, bardziej jest to takie rozmyte trochę. I czy to łączyć na takim poziomie, jak się ma im super umiejętności operatorskie? To... Nie, bardziej nie, bo nie mam super umiejętności operatorskie, tylko że po prostu bardzo mnie nęci kontrola tego obrazka i budowanie tego obrazka. Ale, ale nie, to dobrze, znaczy tacy są reżyserzy też i jakby to jest super, Polański taki jest, prawda, że on jakby zostawia tylko światło. Kadr, ja też tak mam. W sensie to nie jest tak, że ja byłem operatorem, tylko ja od zawsze tak miałem, że jakby wchodzę na plan i jakby szukam. Ja na przykład robię tak, że jak robię jakiś projekt i operator nie może przyjąć dokumentację taką wstępną, ja mówię, nie ma problemu, w ogóle nie przyjeżdżę. Ja sobie wybieram, mówię, tu będziemy tak i tak i tak. I z doświadczenia mojego to ja bym to zaproponował reżyserowi, a teraz nikt mi nie może tego jakby odrzucić, bo ja jakby, i to mam tą przyjemność, że jako operator proponujesz, a reżyser tego nie czuje, odrzuca i ty tak. I też reżyser, operator zawsze musi wiedzieć, że jest taki moment, kiedy może zaproponować i tłumaczyć dlaczego. Jeżeli wytłumaczy dlaczego, reżyser powie, że nie, no to mówi, dobra, to robimy tak, jak chcesz, nie? W sensie zróbmy. Tylko wtedy nie wolno, tak ja uważam, robić takiego, dobra, to ci zrobię tak, nie? Bo to w ogóle nie ma sensu, taka współpraca. To jakby reżyser musi się czuć, że współgra
operatorem, że ten operator jak proponuje, żeby się też... znaczy to w obie strony tak działa, nie? Że reżyser często mówi coś, to jest komunikacja werbalna, obrazek, operator się stara jak najlepiej to zrobić, wydaje mi się, że jest dobrze, ale reżyser miał coś innego na myśli i wtedy, żeby przekazać operatorowi, nie, że to jest źle, bo to jest dobrze, tylko zupełnie coś innego. Trzeba po prostu tak przekierować, to źle, nawet wziąć na zasadzie, że reżyser mógł powiedzieć, słuchaj, no źle ci powiedziałem, bardziej mi chodziło o coś takiego, żeby nie tworzyć takiego napięcia, że coś wina, bo jak ja, jak byłem operatorem i widzę też po innych operatorach teraz, jak jestem reżyserem, gdzieś naprawdę znaczy mają swoje wrażliwość i swoją taką też takie ego, takie, że boli to, jak starasz się, żeby było jak najlepiej i bierzesz trochę to do siebie. Ktoś tak to skrytykuje i powie, co to ma być, nie? Co, że trzeba empatii dużo i to jest jakby w życiu, ale na planie zwłaszcza, jak jesteśmy wrażliwi, tak. I też na przykład to, co jest istotne, jako reżyser, dawać czas operatorowi. Bo ja często jako operator robiłem, układałem, to nie było gotowe. I reżyser już oceniał, patrzył, czy, tak, czy to pasuje. I jakby lepiej zapytać, ile jeszcze czasu potrzebujesz? I wtedy on mówi, nie, jeszcze nie gotowe, dopiero za chwilę, albo daj mi znać, kiedy mogę spojrzeć. Żeby jakby ten moment był właściwy. Nie? Chyba, że się przedłuża, to wtedy też jest jakby rozmowa, powiedzieć, że już nie mamy czasu. Bo ja tak miałem, że na przykład wiedziałem, że jeszcze to, ale na przykład ustawiłem i to nie podobało mi się i musiałem jeszcze zrobić korektę, a już to było takie, ale jak to wygląda? Coś tak, no to odbiera energię do pracy, nie? Że ten. Ja mam też tak, że nie... Przed szkołą się nasłuchałem jakichś takich w szkole legend, że ktoś jest hardkorowy na planie, tam, prawda, potrafi kogoś zgnoić i tak dalej. Ja myślę, ja muszę kogoś gnoić na planie, żeby było dobrze. I szybko zrozumiałem, że właśnie każdy ma swoją drogę, a moją drogą będzie to, że ja nie będę taki. Że jakby wiem, będę wiedział, czego chcę, ale nie będę taki. I się okazało, że tak naprawdę nie, że to poskutkowało, tylko tak się po prostu potoczyło, że na przykład ludzie techniczni, którzy ze mną pracowali, ja na przykład dostawałem, to jest dziwne, maile po planach, od ostrzycieli, że dziękują mi za pracę, za współpracę, że czuli tą, że wszystko, jakby chcieli pracować. I później się okazywało, że jak miałem na przykład jakiś projekt artystyczny, to najlepsi ludzie, na przykład z reklamy od trzy osoby od kamery, czyli w ogóle taki dobry zestaw, czyli ostrzyciel, ten DIT, czyli asystent taki od zgrywania tego materiału i tak dalej, podglądów, no i od podglądów w sumie jeszcze osoba, to oni przyjechali do mnie na 5 czy 6 dni za darmo. Prawie, że tam był, no za darmo mam powiedzieć, ze swoim sprzętem. Jakby, bo oni chcieli, żeby jakby ze mną popracować. Jakby czuli jakąś taką... I to się okazało właśnie, że każdy ma swoją drogę i to jest najważniejsze. A to i ja się z tym jakby mocno to jako operator też tak doświadczałem, bo pracowałem z reżyserami, którzy na dzień dobry byli tacy. Ja się spinałem sobie i gorzej pracowałem. On nie wiedział nawet tego, że ma gorszy efekt na ten. Ja się starałem, ale nie mogłem się uwolnić jakby od takiego spięcia mięśni, coś. On, nawet nie na mnie, bo operator jest zawsze gdzieś tam chroniony, bo reżyser stara się, żeby to z nim był jakiś taki, nie wiem, najbliższy współpracownik. Ale tam, że na jakąś scenografię, na coś tam, krzyki, ludzie na siebie krzyczą. Były, pamiętam takie momenty i już później jakby... To tak nie szło dobrze, a są byli reżyserzy, jako operator pamiętam, którzy... To chodzi też o taką kulturę też osobistą, że... Prawda, jakie zapytania, one są sformułowane odpowiednio, czy poproszę ciebie, to są takie proste rzeczy, albo powie się często za mocno i to jest naturalne też, ale wtedy szybko się człowiek łapie i powie, wiesz, wybacz, ale byłem w nerwach i już jest czysto, ale tylko to musi być takie szczere. I tak ten, mi się wydaje, że to niby wiemy, a później, żeby to nie weszło na nas, że jakieś ego, że my teraz robimy sztukę, teraz ja tworzę sztukę, teraz ja będę zmieniał świat. I prawda jest taka, tak, jakby to swój świat zmieniasz, może też innych, bardzo możliwe, ale to nie musi być w ten sposób. Na przykład zastanawiałem się z moją dziewczyną, ona jest aktorką, i ja mówię, no ale jak to jest, że na przykład są, w teatrze to zwłaszcza jest, że jest takie dociskanie aktorów, że oni na tych próbach są zgnojeni, płaczą w domu, na tych, po tych próbach są, jakby są rozwaleni, bo reżyser chce tą prawdę wyjąć. Ja mówię, no ale nie ma innego sposobu i ona już pamiętam, kto to powiedział, że Klata, ona jakby mi zacytowała,
że on powiedział tak, bardzo możliwe, że wtedy może jakąś prawdę wyjmiesz z tych osób, takiego bólu i tak dalej, ale zawsze to będzie prawda zgwałcona. Mi się to tak utknęło, że no właśnie, to będzie zgwałcona prawda, to nie wiem, czy tego chcemy. Ja bym tego nie chciał, żeby w moim filmie był taki zgwałcona prawda, czy ja bym chciał prawdę, a nie taki ten. Więc to mi się wydaje, że to jest istotne. I reżopem, czy być, czy nie być, jest to trudniejsze, ale ja bym się skupił tak intuicyjnie. Reżyser ma, jak ma wizualny jest, to tym lepiej. Bo to nie jest takie coś, że reżyser to tylko z aktorami. Tylko reżyser, jak ma tą... nawet operator, jakby dla operatora jest dobrze. Jeżeli widzi, że ktoś jakby wspólnie opowiadają, jakby mówi, no i takie ujęcie szeroko, a później konkretnie tak bliski plan na oczy. I wtedy operator to widzi i już wie nawet, jak to jakby wchodzi w to. I może swoje zaproponować dodatkowo. Więc jak najbardziej taki, czy reżyser ma pełne prawo do wszystkiego na planie, na zasadzie obrazu. To on bierze odpowiedzialność, on chce tak czy tak. Tylko, że jeżeli jest mądry, to nie będzie na przekór, czy będzie słuchał, będzie się zastanawiał. Bo często jest tak, że jest zmęczenie, operator nie jest zmęczony. I reżyser, ja tak miałem w tym klipie, reżyser, na przykład, że jeszcze portret, taki, on mówi, nie, to zróbmy tak stąd, i było dużo lepszy, bo po prostu nie był zmęczony, a ja już po prostu tylko, że portret mi jest potrzebny. Więc ale są osoby reżopujące, jest trochę tak, nie za dużo, ale jest. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenie. Ktoś reżopował też? W kontekście na przykład projektów jakichś takich... Przy dokumentach sportowych. Tak, no. Jestem odpowiedzialny za zdjęcia, ale też za tą koncepcję i ogarnięcie całego planu. A na przykład świecisz, bo to też jest istotne. Czy to bardziej reportażowo tak? No właśnie, że to masz, to ci odpada. A na przykład jakbyś miał tak fabularnie, to świecenie, zastanawianie się, bo... Czasem muszę i nie uda się ukryć, że wtedy już jest za dużo. A czy nie ma tego po prostu gaffera? No można, znaczy od tego on jest, ale on gaffer jest tak jak dla operatora, jak operator dla reżysera. W sensie, że to jest twój człowiek, który z tobą rozmawia, stara się twoją wizję przełożyć, ale musicie współpracować, bo on tego nie zrobi sam. Znaczy zrobi po swojemu, ale to wtedy nigdzie nie dojdziecie, nigdy raczej, mi się wydaje. I też jest coś takiego ciekawego, że na przykład ludzie tak nie wiedzą, że wózkarz to jest człowiek reżysera. Nie? Czyli to, co jakby samą szwękier, czyli osoba, to jest człowiek reżysera. Gaffer to jest człowiek, powiedzmy, zdecydowanie operatora. Mimo, że szwękier jest w bazie, jakby w tym pionie, powinien być człowiek reżysera. Reżyser się nie jakby, to są jego, to o nim steruje reżyser. Siedzi sobie po prostu z reżyserem przy podglądzie i jest tak na mediówki, to nie on zawiaduje tym szwankierem? No powinien lepiej reżyser. Jak ja byłem, robiłem na przykład... To z czego to jest operator? Znaczy oni zawiadują nim razem. Mhm. Znaczy operator jest to jest taki... to jest ten szef tego wszystkiego, od strony obrazka, kamery, jakby on... On jest na przecięciu technicznych i takich artystycznych rzeczy. No i on zawiaduje tym wszystkim, jest takim menedżerem głównym, który jego wizja się spełnia, jakby mówi, kamera niżej, wyżej. Jeżeli reżyser nic nie mówi, no to jak się z tą dobrym tandemem, to operator decyduje, zmienia sobie te pozycje. Ale to się szybko dopasowuje, jaki jest reżyser na planie, bo niektórzy mówią konkretnie, tak chcę. I wtedy można proponować, zobacz od boku, lepiej, dobra, to zostawmy. No i to. No ja tak robiłem, że na przykład starałem się, jak reżyser nie miał radia i mówił tam, coś mówił sam do siebie, widząc ekran, nie? On mógłby tam pokazać. Ja mówię, no to masz to radio i mów cały czas. Żebym ja nie przekazywał twoich, tylko właśnie ty bezpośrednio. Bo, dobra. I tak wtedy faktycznie jest to lepsze. I później się ten reżyser do mnie powiedział, no ja nie wiedziałem, że w sumie, bo to był jego debiut, że w sumie tak szwankier to w sumie to mój człowiek. Że ja mu mówię, jakby
albo można powiedzieć, że są tacy reżyserzy, że na przykład robią korekty, że jakby też reżyser nie musi mówić wszystkiego, tylko jest operator to ustawia, a reżyser korekty. Zacznij bliżej, nie podchodź. Wygląda takie jakieś szybkie te, nie? No dobra, to chyba, że jakieś macie pytania, ja bym coś... Patrzę, czy coś... A masz tak, jak wybierasz też na przykład operatora, bo powiedziałeś, że kierujesz się wrażliwością, a jeśli na przykład byłbyś w stanie na przykład powiedzieć, że kurczę, on jest fajny, zrobił tam jakieś 5 takich projektów, które mi się podobają o tym charakterze i oddajesz mu na przykład w 100% ten projekt, bo mu ufasz, bo zrobił, bo właśnie chcesz taki jakiś jego ten charakter. Czym jest wrażliwość, ale wrażliwość to jest takie ogólne pojęcie i ciężko zdefiniować, ale na przykład no, chyba dobrzy operatorzy też mają jakiś tam mniej więcej swój styl. No każdy robi po swojemu świeci. No to jest tak jak na Photoshopie, że możesz zrobić ten sam efekt tak albo tak i jest im troszeczkę inaczej. Czy też się tym właśnie kierujesz, że ktoś tam, nie wiem, robi tak, a nie inaczej? Znaczy tak, generalnie jest taka tendencja to w takim komercyjnym świecie, że to takie dobieramy, że dobierzemy tego, bo robi to, ten robił pełno sportowych rzeczy, weźmiemy. Faktycznie jakieś doświadczenie spore jest w tym kierunku i to w takich komercyjnych reklamach tak to się pewnie sprawdza. Mogę brać to pod uwagę, ale do tej pory miałem tak, że jakby artystycznie bardziej, że jak sobie wyobrażałem mój świat. No właśnie, najpierw sobie wyobrażasz. I ten mój świat już wiem, przez to, że mam to doświadczenie może operatorskie, już wiem. No, znaczy na pewno byłoby odwrotnie, ja mam tak, że nie wyjąłbym operatora, który robi ewidentnie tam jakieś rzeczy, które nie pasują. To może bym tak, to jest dla mnie lepsze, że widzę, że on robi pełno rzeczy, które mi w ogóle ich nie czuję, że to są. A nie robił tego, co ja chcę. To nie, a jakbym widział operatora, który robił różne rzeczy, które są przeróżne, ale jeszcze nie robił tego, co ja chcę, to bym mógł zaryzykować. Czyli jakby trochę na odwrotkę, nie? Jak ktoś robi takie konkretne rzeczy, to się trochę tak szufladkuje i faktycznie na mnie też by to zadziałało, że. Czy ma tą wrażliwość? Być może ma, bo czasem jest tak, że w życiu zrobił jeden projekt, drugi, trzeci był już taki sam zaproponowany, piąty i tak poszedł, nie? Musiałbym go poznać, bo to też jest... A jakie na przykład rzeczy wychodziły teraz? No to właśnie, może ja puszczę ten klip i później jakby na szybko opowiem, dobra? To tak, nie wiem, czy pewnie widzieliście, czy nie. Tak troszeczkę procesu też właśnie przybliżę tego. Tylko tutaj mi się pomniejszyła. To jest, no, zresztą będzie na festiwalu, czy jest. Muszę zobaczyć. A nie, czy jest głos? A nie ma. Nie, bo mam tutaj, że... O. Być może te kable... Trzeba się domyśleć, o co... A, czyli to są... Ktoś widział? A dobra, to nie wszyscy widzieli, to by zobacz. Tak, właśnie. I proces w ogóle tego powstania klipu, to jest coś takiego, że, bo to jest w popie, w takiej alternatywie, czy w innych klipach, to przeważnie jest jakaś taka relacja, że zróbmy, czy zrobisz, pokaż. Tutaj był taki, że wystawił mnie dom produkcyjny do tego, których znam. I czułem, że bo tak przeważnie jest, że wystawiają paru twórców, żeby ten. Ja jakby zagrałem w ten sposób, że ja mówię, że bardzo chętnie zrobię. Mówię, tylko jutro się dzwońmy, ja przedstawię pomysł bez zobowiązań. Zobaczymy, czy w ogóle idziemy w drugą stronę.
I oni, o super, super. Nie miałem pomysłu, prawda? Jakby zagrałem na zasadzie takiego wabank, mówię, wyprzedzę, jakby chcę to zrobić. No i myślałem nad pomysłem i faktycznie tam ostatnie ujęcie mi wpadło do głowy, czyli ten taki obraz, że... A od nich było coś takiego, że oni by chcieli, żeby to był, żeby Dawid zagrał taką drugoplanową rolę, żeby to było coś jak ze stalkerem. Z kimś, kto stalkuje, jakby to były jakby ich dwie wytyczne. To wpadło ci do głowy, że dziewczyna utopiona jest przy... Taki obraz zobaczyłem, tak. Że jest martwa dziewczyna w kostiumie, ale on ją przyniósł z tego basenu do domu. Jakby nie wiadomo, czy przyniósł, czy nie przyniósł, bo tak naprawdę, znaczy według mnie nie przyniósł. Bo tak naprawdę też później się z tym zastanawiałem, jak już zrobiłem ten teledysk, nagle zrozumiałem, o co chodzi z tym ostatnim ujęciem. Że to nie o to chodzi, że kamera odjeżdża od bohatera, tylko według mnie to jest jakby ta podświadomość kadru, tylko że bohater odjeżdża od kamery. Czyli jakby oddala się w głąb, zapada się w swój świat. To jakby w tą stronę mówię, a to dlatego jest taki, że ten odjazd jest jakby tak naprawdę jego od nas, a nie my od niego. Jakby to jest jakby, tak można sobie interpretować, dla mnie przynajmniej. Jakie było pytanie? Coś? No, z tym pierwszym obrazem. I to drugie pytanie rodzi pewnie. Co, jak zaczynasz reżyserować, to często masz, jak masz na przykład taki projekt, to się zaczyna idea od jednego ujęcia, które widzisz w głowie i dopowiadasz do tego historię, czy to... Ja powiem, jak umiem, wydaje mi się, że każdy ma inaczej. Ja mam tak, że jest jakiś impuls, nie? Właśnie to jakiś obraz często. Tak, że coś, jakieś zderzenie w głowie, czy coś z czymś, albo jakiś właśnie obraz. I taki ma, i wtedy jakby to się dobudowuje, żeby to było jakby zrozumiałe bardziej, żeby można było go pokazać, ale ten obraz w sumie, ten jedyny, nie? Miałem też taki, na przykład, mogę, nie wiem, czy go mam tutaj pokazać, taki krótki klip, który bardzo właśnie lubię w sumie, on ma tam półtorej minuty tylko. Ja usiadłem sobie, pamiętam, że w mieszkaniu sobie usiadłem tak i sobie tak wyobraziłem, że ja tak zastygłem i tak nie mogę się ruszyć, ale już nie mam siły i nagle zaczynam płonąć, ale już tak zaczynam płonąć, ale nie ruszę się. Nie mam siły, już spłonę. Jakby to był taki obraz, który mnie tak dotknął. Ja tak jakby, i dokładnie tak zrobiłem później, nie? Jakby w tym. Czyli jak dobudowałem resztę do tego jednego obrazu. No właśnie mogę, tak, mogę... Tylko nie wiem, czy ja mam go na... Jak już o nim mówię, bo zaraz chcę do tego wrócić i te nie że zgrzyty, tylko właśnie współpracę opisać. Czy ja go... A jeszcze powiedz Filip, bo tak uwałeś w połowie, czemu? To, że stalking to było od niego. Tak, że stalker. Okay. Że stalker ten, no. Tylko stalker Dawid, druga planeta, tak. Bo tyle mieć tę noc na wymyślanie. Tak. Ten menadżer Dawida, Maciek, słynie, że jest bezkompromisowy. Jest taki. I faktycznie taki był, ale szczęśliwie było tak, że oni wydawali płytę. On był tak zaoferowany wydawaniem płyty jeszcze, że nawet mówi, to wyjątkowo wam to zostawiam. Więc dlatego tak w sumie mi się wydaje. Ale co ciekawe, ten ostatni obraz, oni się go, że super, super, ale się go wystraszyli. Jak to w popie. Właśnie, że kurde, zawsze jakby cyrograf z diabłem, że nigdy nie ma, dostaniesz jakieś tam pieniądze na realizację, ale coś za coś. I oni nie, dobra, że to, że fajnie, że on tak leży, że to, że nie wiemy, ale niech ona się obudzi na koniec, taki payoff, żeby jednak dać informację, że to wszystko jest żartem, albo że... I ja mówię, nie. I jakby już i czułem, to jest taka taktyka. Mówię, dobra, damy ten payoff, nagramy go i zobaczymy w montażu. Dobra, nie? Czyli jakby takie uspokojenie. I myślałem, że po prostu jak zobaczymy pełną wersję, to... Ale mam ten payoff, to wam go pokażę, jak to wygląda. Znaczy to nie jest jakaś tragedia, ale w ogóle totalnie niepotrzebne, nie? Tak. Wtedy trzeba wrzucać jeszcze bardziej hardkorowe sceny, żeby oni sobie tamte wycięli, a to zostało. No jest coś taki, nie? Ten... Tak, jak w PRL-u, nie? Że coś, co na pewno wytną. Tak, że właśnie, że... Tak, proszę właśnie, no. I on jeszcze dawał po prostu takie cenzorowi, że
kurde, faktycznie wytnijmy tą scenę i on teraz będzie lepszy, dzięki stary. Ja mam to poczucie takie władcze. Dobrej pracy, nie? Tak, i wtedy przejeżdżała mu ta scena przed oczami. A to jest tak psychologicznie, bo to tak, tak jak negocjacje z czymkolwiek, że ktoś się na coś totalnie nie zgadza i nagle mówi później, no dobra, zgodzę się na połowę tego i ty mówisz, ale się udało wynegocjować, nie? Trzeba w pokój takie rzeczy robić. Bardzo możliwe. Chętnie bytną odpowiedzi, ale to zostanie, okej, okej. Tak, tak. Znaczy myślę, że tak, no ja jakoś tak nie kalkuluję aż tak, bo mam tak, że jak mam obraz, to idę w to i staram się go sprzedać, ale jest to jakaś taktyka i być może faktycznie... Tutaj by było, że on ją zjada na początku. Dokładnie. Nie, no to tak... Nie, to już zostaw, niech leży. Tak, niech już... I jeszcze bronić później, że nie, musi jeść, musi. Wiesz. I następnego dnia się zgodzić. Tylko pokażę ten fragment. Tyle, nie? Czyli cała ta historia, czy on jest, czy on ją w tym basenie znalazł, czy nie znalazł, się tu przyniósł, to jest jego wyobraźnia, nagle jakby znika, rozpływa się, metafora, tak mamy, a taką drogą to szło. Ona się nie utopiła i wszystko. Albo jakiś zły sen, no właśnie, jakby nie zostawiamy pytania, jakby tamto pytanie jest nieważne, jakby jakieś otwarcia. I to, myślałem, że to nie, wiesz, jakby zrobiliśmy ten montaż i tak, to musi zostać ten payoff, ten menadżer, tak ten. I to ja już takiego maila później pisałem, bo to było już takie, nie zwaniajmy się, ta rozmowa już nic nie da. To jest takie, no to dobra, ta kierniczka produkcji, producent z tego mówi, to ja napiszę ładnie. Ja mówię, dobra, napisz lepiej, bo to wtedy złapiesz tą myśl. Napisałem i tak naprawdę Dawid tu uratował. Mój w końcu obejrzał tam w domu kilka razy i mówi, że lepsze jest bez. No i wtedy jakby szczęśliwie, ja tak zacząłem tracić taką wiarę w Dawida, mówię, kurczę, no artysta jakby nie było i tak nie widzi, nie czuje, a później tak mówię, jednak artysta, jednak czuje, więc ten. Zdał egzamin, no. Ale to właśnie to jest takie, właśnie w tym popie coś takiego jest. Że trzeba mieć ten dystans, jak ktoś robi pop czy coś, że ja tak w sumie jeszcze nie robiłem takiego popu do tej pory. Zawsze to właśnie było na przykład, że i tutaj powiedzieli, spoko, ale operator, to musisz podesłać portfolio, musimy zobaczyć portfolio, wybierzemy operatora do projektu, bo my musimy sobie wybrać. No i te, których ja chciałem, oni też powiedzieli, spoko, Wojtek Zieliński, nie wiem, czy kojarzycie, on nie mógł, tam następny nie mógł. I Patryk King, którego nie znałem, ale on był bardzo chętny i też to był krótki czas, bo szybko płytą, bardzo szybka produkcja. I go nie znałem i byli, no spoko, nie? W sensie, że widzieli portfolio. I to ciekawe jest w tym, że on jest znany tak ogólnie, że robi ciemne zdjęcia w miarę, nie? Że tak ciemno. Ja sobie myślałem, dobra, będzie za ciemno, to powiem mu, żeby był jaśniej. I był taki moment, teraz pokażę, który... Właśnie to był ten moment, w sumie on miał gdzieś rację, bo to się wstrzymało w tym klimacie całościowym. Ale tylko zanim to powiem, to jest taki trik na plan. Warto to zrobić, ja się tego nauczyłem w doświadczeniu. Monitor podglądowy, zobaczyć sobie jakie są jasności, przeważnie dać na zero, brightness, kontrast na zero i może nawet, no i tak, żeby sobie wyzerować co najmniej ten monitor. Ten, który my będziemy sobie poglądać, bo często jak, że teraz to już jest mniej tak ważne jak parę lat temu. Te kamery są coraz lepsze i jakby można wyciągać, ale chodzi o taką bezpieczeństwo, żeby te, bo często ktoś przyjeżdża, monitor to jest techniczna rzecz, z planu innego, operator tego nie sprawdzi, nikt nie sprawdzi i masz zgaszony monitor i ty mówisz jaśniej, albo ciemniej i później masz, jakby finalnie masz zły obraz, masz za ciemny albo za jasny, go wyrównujesz, wtedy jak go wyrównujesz, to tam wychodzą ci, jak rozjaśniasz, to cienie ci wychodzą szumy, artefakty, jakieś takie rzeczy. Jak nie jest za jasno, na przykład nieba nie masz. Co? No, to wiesz, takie.
jakiś, nie wiadomo, taki znikąd konstrukty. To... A, no to nie jest krzesło, właśnie, to nie jest krzesło, tylko ja muszę, zanim do tego, chyba tutaj, bo tutaj nie łapie mi Wi-Fi, tylko ten link, to jest, to nie jest ten szkolny, czy to jest ten szkolny? Macie to hasło? Bo dostałem to hasło chyba gdzieś. Momencik. Ktoś mi wysyłał to hasło, ale już... A w międzyczasie zapytam cię, bo tutaj widzę, że masz skrypty. A tak, no. Czy też są rzeczy, które możemy zobaczyć? Tak, właśnie chcę wszystko pokazać, no. Tylko właśnie chcę pokazać też tę krótką rzecz, i, bo w sumie nie ma, nie przygotowałem jej, a ją bardzo lubię, tak naprawdę. I chyba zrobimy tak, że po prostu sobie wejdę na udostępnię internet bezpośrednio na hotspocie. Bo nie pamiętam tego. Nie wiem, jak. O, mam, dobra. To jest w ogóle taki. Krótki ten, nie? Jakby właśnie... Co? Wojt, to Urbański to zrobił na jego płycie. To jest w ogóle fragment utworu, bo utwór ma 5 minut. A Wojtek to tak stworzył, żeby to pasowało idealnie do tego, tej krótkiej historii. Jak interpretujesz tą ostatnią scenę, że tam jest tyle tych umiejętności? No, że każdy gdzieś tam, ten, jakby wiele osób, jakby otwieram to na, nie na jednostkę, tylko przy tę energię nie, w każdą stronę, u każdego. Ja zapomniałem, że to jest ta ślina i teraz sobie tak przypomniałem, że to jest dobre, że to jest samozapłon. W momencie robił w ogóle tak. Myślałem, że tam jest, że wyglądało przez chwilę tak, jakby to było tył przód, bo ona tak pomsuje na... A, ślina? Ślina, no. No tak... Może... Nie było, ale... Nie, to było, tośmy dymili na planie, ale później kopiowaliśmy też ten dym. Ale nie jakby robiony osobno na jakimś czarnym tle, tylko
statyczne ujęcie, więc mogę sobie coś przeleciało, to wrócić w tym miejscu. Tak sobie zrobiliśmy, żeby to dużo tej mgły. Więc były takie momenty zamglenia i to zostało tak pociągnięte na całości. Więc tak to. Dobra, to teraz wracając do... No więc mamy operatora. Ten cały proces rusza, jak ten scenariusz jest zaakceptowany i tak dalej. Więc ja ten scenariusz sobie napisałem. Jakby na szybko tylko pokażę w tej formie. Nie? Czyli po prostu cała historia. Ja się w miarę zgadza. Tam są jakieś zmiany, wiadomo, zawsze. Zawsze piszesz scenariusze? Takie? Teraz tak. Raczej się staram jakoś tak, żeby to wyglądało w ten sposób. A kiedyś pisałem takie po prostu opisy proste. Nie? No bo to wystarczy. Albo nawet tylko dla... Po prostu ja już wiedziałem, jak to zrobić, ja to będę robił, to pro forma. Ale to jest na przykład ważny ten moment. To jest ten, wiesz, drugi z pryszniców, które nie są oświetlone, wychodzi na basen kobieta, trochę jakby w mrazie z cienia. I to na przykład operator sobie to przeczytał, ja sobie to wyobrażałem. Jesteśmy na planie i ja sobie wyobrażałem tak, że, a to nie dopisałem, nie? Że jak ona wychodzi, to naprawdę z takiego cienia, że nagle dostaje dużo światła, że jakby nagle jest, a nie, że jest tak w półcieniach. Wyłania. I na planie to było ostatnie ujęcie, które kręciliśmy. Była czwarta w nocy, musimy iść z tego basenu. I ja mówię, więcej tego światła, żeby jakoś to przeszło. I on więcej. I mówię, jak więcej? Ja już więcej się nie da. Ja mówię, więcej. Mówi, to się nie zmontuje już tam. I ja tak mówię, no tak, no to już będzie inne. I nagle zrozumiałem, że... I ja mówię, dobra, to może ja sobie na poście to rozjaśnię, że tam podkręcę to światło, jak ona już dostanie. No i później jak montuję, zacząłem montować od tego ujęcia i się okazało, że mówię, nie no, brakuje mi tego wyjścia. Ja chciałem takie otwarcie, takie wyjście znikąd. I to było to niedogadanie, że operator w sumie dobrze to zrobił, bo to się łączy z całością, tak jest wszystko w niskim kluczu oświetleniowym, ale to wrażenie, które ja chciałem, to na tym planie trzeba byłoby to jeszcze raz zbudować, trochę tak by złamać zasadę, że ja wiem, że jest, że to się nie zmontuje, powiedzmy, ale ja chcę tak, żeby... I tego nie docisnąłem, nie było to przegadane, za mało czasu i na przykład to ujęcie szczęśliwie, można powiedzieć, znaczy nie szczęśliwie, nie weszło, ale szczęśliwie się udało, że to z innego kierunku weszło i to wszystko się jakby połączyło. A mam tu ten przykład. Co? Właśnie tak, ja mogłem mieć montażystę, ale było tak mało czasu, że ja generalnie montuję wszystkie swoje rzeczy. Mówię, nie, bo moje doświadczenie na razie z montażystami jest tak, że ja się denerwuję po prostu. Ale się strasznie się denerwuje. Może trochę mi się jakby nie zgadza ta decyzyjność, że jednak montażysta to jest osoba, która zadecyduje w ogóle jaką historię opowiedzieć, jak ją opowiedzieć. I teraz. No, film powstaje trzeci raz na planie podobno, na montażu, nie? Film, trzy etapy, nie? Scenariusz na planie i na montażu. Nie? No ten trochę, mi się wydaje, że montażysta ma taki trochę wpływ jak operator. To, że jak dobro, nie? Że ma wpływ na to wszystko proponuje, ale jednak nie może robić swojego filmu. Takiego swojego. To nie jest jego temat, tylko to może być jego temat wewnętrzny jako człowieka. Przeważnie też tak jest, że ktoś coś chce robić, ewidentnie przy czymś, nie wie dlaczego, mi się okazuje. Miała na przykład kolorystka, zresztą robiła ten kolor. Opowiadała mi na studiach, ona operatorkę studiowała, że robiła etiudę i miała taki pomysł, taki operatorski, że tam facet biegnie przez las zimą, upada i zamarza. Taka historia operatorska. I nie wiedziała z kim ma, kto ma, już ktoś musiał u niej zagrać. I tak pamięta, że mówi, tam latało taki syn reżysera. Mówi, nagle czułam, że to on. Podeszłam do niego, mówię, czy byś nie chciał zagrać mojej etiudzie? Jest taka historia. Mówi, Jezu, bardzo, jakby chcę to zagrać, nie? Jakby... reżyser, on jak student i grał z nią w tej etiudzie i ona mówi, że zaczyna się z nim kłócić i nagle powiedział mu, kto to reżyseruje, ty czy ja, nie? Żeby on już wszystko wiedział, jak chciał. Nie? I się okazało, że on na przykład, jego ojciec robił zdjęcia chyba takie górskie, coś takiego i zmarł w górach w ogóle, zginął w jakimś wypadku w górach, zamarzł. I nagle się jakby to mi pokazało, jak bardzo właśnie, że często operator też jest przy czymś, albo w ogóle w życiu jednak mamy, przy czymś jesteśmy, bo coś jest pod spodem, podświadomość, która się domaga
jakichś przerabiania rzeczy różnych. I trochę też tak jest, że na przykład mi się wydaje, operator jest w jakimś projekcie, to niby nie jest to jego projekt, ale to jest bardzo jego projekt. No bo tam są inne rzeczy jeszcze, które już poza niewypowiedziane. Dlatego na przykład ja mi się wydaje, chcę być reżyserem, bo właśnie może bardziej chcę, żeby... Może tak jest, że jak ja ich nie zrobię, to nikt nie zrobi takich, żebym miał się podłączyć. Może tak. To już? Jeszcze ci gości przygotować jeden dodatkowy. Bardzo proszę. Prowadzić później panel, więc dołączę, wybrałem się wykład, żeby dołączyć, więc... Dobrze, dobrze. Czy nie chcesz światła jakiegoś, czy... No mi jest dobrze. Tak? Czy chcecie światło? Nie. Póki jeszcze pół godziny jest światła chyba. To zależy, jak tam się rejestruje. Dobra, dobra, mamy ten skrypt i póki to wyjście wam pokażę, bo sobie tu przygotowałem. Tylko pokażę, mi się tu rozdzielczość zmieniła na małą. Więc nie widzę. Inny. Na dole miałeś wyjście. Wyjście, tak? O, jest. No. I tu zmontowałem. To są ujęcia, które nie weszły do klipu, właśnie to wyjście. Tutaj jest jakiś kontrast podbity, więc jeszcze jest spoko. Ale ona wychodzi w półcień. I o to mi chodziło, że ja nie chciałem, chciałem, żeby ona była jeszcze jaśniejsza niż tu, nie? Żeby po prostu była od razu taki... I nie zakomunikowałem tego. To jest jakby ta komunikacja na tym. Jakby często nam się wydaje, że coś jest oczywiste, bo mam w głowie i zapominamy, że żeby pewien efekt osiągnąć, to jest skonstruowanie tego światła. To nie jest tylko postawienie postaci gdzieś. Znaczy ja chciałem, żeby ona była tak jak tu, tutaj ten... z tego... I tu była, jakby weszła mocno w światło, jakby prawie, że jakby światło od basenu ją totalnie rozświetliło. Nie? Tak jakby się pojawiła na scenie. Takie trochę miałem. I później jeszcze zrobiłem, i tutaj już było tak, że mówię, kurczę, to chyba nie jest to. Jeszcze zrobiłem bliższy. Oczywiście tam kilka dubli zrobiłem wyjścia, ale też jest to samo, że jest takie półmrok. I to pasuje do tej historii, w sensie to on ma rację operator, że wszystko jest na tym basenie w półmroku i tak dalej. Ale ja tak chciałem, no i mi się to nie udało. Właśnie nie skomunikowałem się. A czemu nie spróbowaliście jednego dubla na przykład, czy na takim hardkorowym świetle? Właśnie to jest też ta... Wszystkie duble są na takim samym świetleniu, czy to nie ma sensu? Nie, bo to już było... Duble już... znaczy nie, zmiany były. Znaczy to nie są wszystkie duble. To chyba są ostatnie, które wybrałem tutaj. Ja mówiłem mu więcej światła, a on podświadomie cofał, mówił, już się więcej nie da, bo wiedział, że zniszczy się ten charakter. A był tak, to był moment graniczny, mamy 5 minut. Jakby, naprawdę, jakby możemy się teraz rozmawiać i wtedy no to nic nie zmieni. W sensie jakby, no i faktycznie jakby ten projekt wyszedł, no bo wiedziałem, że w tym momencie, ale trochę żałuję, no bo jakby mu to przed planem powiedział, że to będzie, żeby pokazać przykład. I teraz właśnie ważne jest to, żeby jakiś przykład, jeżeli coś jest newralgiczne. I tak, mój przykład to są moje referencje jakby takie wizualne. Podesłane, nie? To jest tak na mieszkanie. Czyli naturalne raczej światło, prawda? Zdecydowanie. To jest to, co otwiera, co jakby było moment otwarcia. To jest to, jak tam się był pobity, powiedzmy. To jest ulica samochód. To jest basen, nie? Basen jakby, on jest w sumie nie aż taki konkretny, ale widzę, że to takie... Tu jeszcze jest dużo światła dziennego. To w ogóle było, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy kręcić wieczorem i decyzja była, że szukamy basenu takiego otwartego, a ten basen, który jest finalnie, on jest zabudowany i ma tylko światło z góry. Tam jest taki świetlik i to w ogóle najciekawsze mi się wydaje. A to jest w ogóle od operatora. Jest Cinematography Mood Board. W sensie, że to jest operator. To operator, swój mood board, tak. To jest, i mi go wysłał przed spotkaniem. Bo ja go nie znałem tak naprawdę, znałem go tylko tak towarzysko. Trochę. Żeśmy się spotkali w knajpie, żeby przegadać ten projekt. Tak, więc jakby wysłał mi ten mood board, zanim przyszedłem na spotkanie. I to było bardzo dobre, bo ja wtedy jak to widzimy, to już jest to mniej więcej ten klimat, który gdzieś tam w tym teledysku się odkładał. To jest za dnia, wiadomo, ale te nocne sceny są, czy tutaj już tak powoli się to zmierza w tą stronę. I to jest dość istotne, bo wtedy jakby wiemy, w którą stronę idziemy.
tak? Jakby nawet jak na przykład to jest, to ja mógłbym powiedzieć, że bez takich jarzeniówek, bez tego, ale możemy się odbić, nie? Że bardziej czy to jest taki, czy to, no to jest widać, że nawet jest podobne, tak? Do tego, co on tam siedział w samochodzie. Jakby gdzieś tam się jakby przydaje taki bunt bardzo. Mieszkanie i też widzimy, że się zgadzamy. To jest ważne. Czyli w tym przypadku operator miał duży wpływ na jakby trochę swoją koncepcję. Ale poczekaj, żebym zrozumiał dobrze. On widział twój moodboard, czy on widział scenariusz? Ja mu widziałem, wysłałem scenariusz i moodboard mój. Okej, czyli on się odbił od twojego? On się odbił od mojego moodboardu. Tak, że po prostu się zgraliście tak, że... Nie. Właśnie to pewnie się zdarza, ale tutaj jakby przyszedł na spotkanie ze mną, przygotował się i jakby zobaczyłem, że jak usiedliśmy na spotkaniu, mówię, to widziałem ten moodboard, mówię, super, to jakby już tak jakby idziemy w tą stronę i sobie tak przegadaliśmy jakby tą całą koncepcję. I to ciekawe jest to, że to jakby operatorzy są na tyle różni, że Patryk jest taki, że on proponował dużo, technicznie jest bardzo dobry, ale zauważyłem, że momenty były takie, jak na przykład to ujęcie końcowe odjazdu, to jakby proponował jakieś, że to jest po podłodze, tu, tak, że tu. Ja mówię, i wtedy ja czuję, że to coś się nie tak. Jakby w sensie, że to, mówię, ta historia jest prosta. Znaczy ona, ta komplikacja jest gdzie indziej. Ja mówię, ja wtedy właśnie tak powiedziałem, że to super pomysł, ale jakby też to też mi coś dało, bo ja się odbiłem od tego. Powiedziałem mu, zobacz, pierwsze ujęcie mamy dojazd, tak? No to róbmy tylko tak. Jakby proste pewnej struktury. Prostych linii, czyli jest odjazd i dojazd na początku do portretu i mówisz, dobra. Tylko problem był taki, na przykład to też jest taki ważne dla mnie i dla innych też, że jest coś, co nam się wydaje oczywiste, to tak jak z tą dziewczyną, nie jest oczywiste dla drugiej strony w głowie. I na przykład to ujęcie odjazdu, tak jak wyszło, tak jak chciałem. Już wam pokażę zdjęcie z planu. Już nic nie możemy za bardzo zrobić, bo już jesteśmy na... Ja chyba tych... Czekajcie, czy ja... To jest to... No nie. Mam to na komórce, ale chyba wiecie, jak wygląda mini jeep z kamerą. To jest jakby wózek na ziemi. Czekajcie, może wyślę sobie to zdjęcie, żebyśmy mieli jakiś taki pogląd. Dobra. Czy ktoś w ogóle mini jeep na jeździe, kojarzycie? Tak? No to może ja wytłumaczę. No, jazda kamerowa, każdy widział, tory, fuzek, jest takie ramię. I ono jest takiej wielkości, różnie bywa, ale powiedzmy ma 2 metry max. Tak? Jest ramię i na końcu jest kamera. I teraz tym wózkiem możemy jeździć tak, a tym ramieniem tak. I ja chciałem ujęcie od twarzy, jakby pod sufit. Ale żeby było jak najszersze, to musimy się lekko cofnąć. No ale jak się cofamy, to kamera musi zrobić korektę na swoim, na tym. No i jakby ja mu mówiłem o odjeździe, a on jakoś zrozumiał, że to jest tylko taki odjazd, tak jak jest, po prostu prosto, bez tej korekty, że odjeżdżam do tyłu. I nie zamówił głowicy samosterowalnej, czyli znaczy nie samo, że możemy ją sterować, taka głowica, że możemy robić tą korektę. A szczęśliwe, że Patryk, on ma 2 metry. I na tym właśnie to uratowało, że on korygował to ręcznie, że od dołu na palce pod sufit i udało mu się skorygować. I tylko dlatego, że ja bym tego nie zrobił, nie skorygowałbym. I to jest jakby kolejny raz, że proste rzeczy, które mam w głowie, warto jakby nawet aparatem nagrać jakieś takie ujęcia, które są kluczowe, pokazać, bo po prostu zabraknie jednego sprzętu wtedy, a wystarczyło się dogadać. Nie? Tu się to udało, ale czasami się to nie udaje. Dobra, i co było na planie takiego? Zrobiłem notatki.
Generalnie to jest tak, jak sobie to puścimy. To niby jest. Uważam, dobrze przygotowany. Warto zawsze sobie zrobić w ogóle taki montaż w głowie, ujęć po ujęciu, wyobrazić sobie. Znaczy każdy ma swoją styl pracy, ale mi się to naprawdę sprawdza, bo to to wyobraźnia pracuje i szerszy plan, bliższy, później stop, później to, bo jak tak będziemy skręcać, na przykład techniką skręcania sceny, że mamy scenę, coś wiemy, co ma być w tej scenie, ale nie wymyśliliśmy, jak ją nakręcimy i później tak szerzej, bliżej, dalej. I później mamy taką scenę, czasami super, bo ona jest sama w sobie dobra i już nic, ale ja na przykład ja wiem, kiedy scena jest wymyślona, znaczy skonstruowana, a kiedy jest po prostu skręcona. Kiedy jest po prostu, jedzie na rowerze, to mamy kierownicę, pedały i jedzie. I to jest, a co innego, jak ktoś to przemyśli, jak? Czy on wyjeżdża za rogu i wtedy my razem z nim go panorumujemy, a później tylko za pleców. I to jest jakby... Przeważnie już to jest pomyślane wcześniej, żeby tak to skonstruować. I był taki trudny moment, jeden na planie. Deskowym to czasami tych narzędzi po prostu jest mniej niż w przypadku jakichś tam wysokobudżetowych produkcji, na przykład Viewfinder, nie? W sensie takim, że próbuje się wczuć w rolę tego operatora i co go zirytowało i dlaczego jakby w pewnym momencie mieliście problem z znalezieniem rozwiązania, że tam było przez krzaki, że bardzo było podglądane i że on wychodził na jakiegoś czy coś tam, a gdyby to było znalezione przez jakiś postawmy go tutaj, a on stawiał to światło, wszystko, był gotowy. Ale nawet gdyby. No tak, tylko to co odwrócić, nie? Żeby szukać po prostu. A czasami nie możesz znaleźć przez sam Viewfinder. Czasami znajdujesz przez Viewfinder, są te aplikacje. I znajdujesz przez Viewfinder, przez komórkę, zgadza się wszystko, ustawiacie. No i w tym procesie ustawiania mówisz, coś jednak tak, nie. I wiesz, że to jest tylko ten moment, kiedy możesz decydować. Mówisz, ryzykuję, nie. Mimo ustawienia, róbmy w drugą stronę. I tak było w tym momencie. To jest jakby taki wybór właśnie, że jednak tak klasycznie. Nie, że ukryty gdzieś. I to zapracowało. Niepotrzebne było, że on tam gdzieś schowany za drzewa, patrzy z daleka. Nie, niech on będzie taki obecny bardziej. Więc ja zawsze jako operator rozumiałem reżysera, jeżeli czułem, że on idzie w swoją stronę i są momenty, kiedy szuka, jakby nie miałem w ogóle, jakby wspierałem go. Mówię, nie ma problemu, zróbmy tak, będzie lepiej, będzie to zróbmy. Mamy czas, to jest czas ważny. Czy mamy czas, czy coś się opłaca, czy to jest szybka analiza. Czasami lepiej nawet, dobra, nie rozmawiajmy, tylko ustawmy, bo to już szkoda czasu. Nie, że zastanawianie się, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. W tym też projekcie jest taki był coś ciekawe, bo... to nie wiem, czy ciekawe, ale... Produkcja mnie traktowała trochę jak operatora, że mam tą wiedzę operatorską i pomijała czasami operatora właściwego, że dzwonili do mnie, czy tam się da na tej lokacji, bo tam możemy, tam coś, czy to się uda, czy tam da się zaświecić. I ja mówiłem tak, co ja sobie myślę, ale właśnie mówiłem, że rozmawiajcie z nim, bo on też powiedział, co oni mnie tak odłączają. Nie? Że to jest ważne, że jak na przykład jak się ma takie, żeby włączać zawsze do całego procesu. Przeważnie tak jest, ale czasami jak produkcja sama coś pyta reżysera i reżyser decyduje, a to jest operatorska sprawa. Więc to jest taka moje, żeby mieć na to wrażliwość. I też to taka krótka rzecz, na przykład to też już na zmęczeniu tego dnia. Ten moment przy samochodzie, ustawiliśmy propozycję operatora, żeby tak, wiesz, ustawić się przez samochód, że coś, ten kadr, on stoi. I ja to oglądam, jakby nagraliśmy to. I się w ogóle nie bać, jak ci intuicja mówi, coś jest nie tak. Nie? Jakby niby spoko wygląda, to jest bez korekcji, więc... Ale jakoś... Nie, to jest twoja. Mówię, że... Nie jestem blisko bohatera, jakby nie czuję jego emocji do końca, jakby w momencie, i wtedy mimo, że jest ustawione, mówi, nie, to musi być inaczej. I śmiało, jak wiesz, operatorowi to mówić, operator to też wtedy, jak jest po prostu dobry, to mówi, super, dobra, spróbujmy, bo może to jest najlepsza opcja, która nie jest dobra, ale i w finale to jest tak wygląda, nie, ten moment. Bo ja mam tutaj takie małe literki. To jest tylko przewinę. O.
O, to jest ten kadr. Zwykły, bliższy, jesteśmy nie przez żadne samochód, jesteśmy po prostu blisko bohatera. On. To wszystko się opowiada. Opowiada, nie? I jakby ta decyzja była taka, że jakbym zostawił tam, to by tak siadła ta scena, tak z daleka, nie patrzy, to trzeba szybka decyzja, nie? Ale to nie była decyzja, że właśnie idziemy, tak. Mimo tych takich nawet tarć, już wiedziałem, że on jest taki jakiś, że ciężko, że to nie jest moja, nie jest osoba po mojej stronie tak jakby wrażliwości w pełni. Ale to jest, żeby też nie mówić źle, to mówimy o takich, tutaj rozmawiamy, nie? To jest osoba, która na pewno znajduje o reżyserów, którzy są po jego stronie, jakby wrażliwości, bo każdy znajduje. Świetny technicznie. Mówię tylko o sytuacjach, które ja wyczuwałem jako reżyser, a mam doświadczenie operatorskie i wiem, kiedy on tam... Dla mnie to, że przestawiamy scenę, nie mamy czas, to jest ważne. To jest naturalne. Jeżeli mamy na to czas, to jest. No przecież robimy to właśnie. Przestawmy. Nie bójmy się, że zrobiliśmy błąd na początku i ustawiliśmy sobie tak. Tak, ten samochód przez. Pierwsze ujęcie, które widzieliście. Tak. Tak, na ten portret. No to trzeba byłoby tak jakoś się trzymać, a to z tym światłem trochę coś było też nie tak. To... Dwa. I jaki to był budżet na te plany? Znaczy wyszło finalnie chyba 120 tysięcy. Tylko to się tak wydaje, ale to przy posiadu, to i tak był jakby, to i tak idą w dół te budżety, bo jeszcze 2 lata temu były dużo większe na posiadło. Mówiąc szczerze, takie, że tam sporo więcej. I to się wydaje dużo, ale w momencie jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jak robi się alternatywne albo nawet, znaczy alternatywne, nie takie popowe, to łatwo się z ludźmi rozmawia. Pomożesz mi, robię taki klip, coś tam, ten. I wszyscy mówią spoko. A jak robisz, pomożesz mi, bo mimo pieniędzy na podsiadło, każdy podsiadło. A, on wyprzedaje wszystkie stadiony, spoko, ale to chcę zarobić. No bo trochę taka reklama się bardziej czuje. Mimo, że niby nie, ale jednak tak. Więc w sumie ja, nie jest tak łatwo. W sensie pewnie łatwiej, ale na przykład... Nie jest tak kolorowo, to nie jest jak na zachodzie, że na przykład jak jest gwiazda, to wszyscy zarabiają dużo, ponieważ to jest taka zasada. Gwiazda chce sobie najlepszych ludzi, a oni sobie tyle życzą i to jest przyjęte. A u nas jest tak, że zrób, przecież to posiadło, będziesz miał miliony obejrzeń. Czyli sprzedają bardziej twoją, że to twoja reklama, a zrób tak ten, nie? I wiem, że tam osoby, że właśnie, w tym budżecie trzeba było się zmieścić, nie? Więc to tak się wydaje dużo, ale jak zaczynasz myśleć, ile osób chcesz mieć zaangażowanych tam i tak dalej, to się nagle to wszystko rozmywa i znowu jest tak. No ale tak to jest w teledyskach, ale co ciekawe, one zawsze powstają. W sensie wszyscy często narzekają na te budżety i tak dalej, ale... Deszczownicę mieliście tam? Tak. No tak, to bez tego to w ogóle, czekanie na, wiesz, to nie wyjdzie. I zresztą mocny Strasz i Bykowski, to jest taki człowiek, który do filmów ma taki, tak? No to i on tam porozstawiał te, podłączył się chyba. Strasz też była, ale wiadomo, że tam jest ilość minut, nie? Tylko lania wody z tej straży, to muszą znowu się napełnić. Więc oni się chyba podłączyli do hydrantu, więc już było w ogóle, zależy gdzie gramy. Czy coś jeszcze tam było takiego, sobie notatki zobaczę. No nie, dobra, to chyba jakby takie, no ale to właśnie to ujęcie na przykład, to na przykład dla przykładu, żeby zawsze słuchać, znaczy nie zawsze, zawsze słuchać, co mówi operator, bo często jakby to są dobre rzeczy, bardzo często, a my jesteśmy zmęczeni. I w momencie jak na przykład to są niby prosty kadr, ale one budują całość, tak? Cały klimat tego wszystkiego. Jak on tutaj siedzi, o. I w tym miejscu, ja pamiętam, mówię, i potem chcę mieć tylko jego portret, to samo. Taki po prostu portret, jak on siedzi i czeka. I
I operator mówi, nie, to z wody zróbmy, żebyś, że ten. I ja mówię, o, dobra. Jakby jego taka świeżość, już to jest późno w nocy. I robi na taki portret. Jakby dużo lepszy niż jakby w tym klimacie, w tym też nie takiego napastowania portretem cały czas przez ten film. Więc to też jest taki wpływ istotny, że często operator jakby łapie jakąś konwencję, coś dodaje, coś jakby dopełnia. Ja robiłem taką fabułę teraz z Wojtkiem Zielińskim i tam była taka scena przy obiedzie i wszystko było tak na wprost, a później było nagle takie ujęcia przy łódce, zupełnie jakby taki szerszy kąt, takie powietrze. No i przy tym obiedzie to mówi, jak ja chciałem tam, że jedzą ten obiad, to mówi, to nie, ten obiad to pokażmy, on mówi z góry, tak samo, pionowo. I mówię, fakt, super, żeby to wszystko było takie kanciaste w tej scenie, bo później będzie ten oddech nagle, jak będą nad wodą. I to też wpływ operatora, że on też poczuł jakby jak to idzie i miał to wyczucie, żeby to trzymać się pewnej konwencji w ramach na przykład sceny. Nie? A jak to jest z wodą zrobione? Przez wodę? To jest, kurczę, właśnie wiem, to są takie splashbacki, które ja przygotowałem, ale nie wysłałem do siebie chyba. Są takie splashbacki na kamerę, że ona może tak do metra teoretycznie zanurzyć się pod wodą, a raczej powinien być na powierzchni. Na normalnie dużą kamerę i masz to przy sobie. Tak jakby kamerę w takim worku. A jak chodził wtedy operator? Co on pływał? On miał piankę na sobie. Tak. I chodził. Aha, bo to był płytki basen, on miał 2 metry. To jest drugi plus, nie? I chodził sobie z tym, tak. No i ta pianka jest też ważna, żeby takie jakieś drobne rzeczy pamiętać, bo później na planie on tam siedział z 3 godziny w tej wodzie. Nawet jak ona miała tam 25 stopni, to zresztą, a tak to w pianie, wiesz, niby prosta rzecz, a totalnie zmieniająca pracę na planie. I też takie rzeczy, jak on się trochę bawił, że tam jak ona na przykład tak stoi w wodzie, to są jego takie dodatkowe ujęcia, kiedy to ładnie wyglądało, a ja sobie to użyłem. Czy ciągnąć sceny, jak ona płynęła, później zawracała, to tak by bez stopu cały czas kręciliśmy. I tak bez dogadania się wspólnie, tylko szliśmy za to, co się dzieje. Nie? Miała tylko wskoczyć do wody, a popłynęła. Więc myśmy wskoczyła, to my za nią, on za nią i tak to wszystko weszło później, jak ten taki bridge. Więc jakby to, ale też z drugiej strony to, co mi się podoba, Herzog mówił, że to jest takie mocne, że we are filmmakers, we are not garbage collectors, shut the camera off. Czyli nie kręć czegoś, czy nie wiesz, czy to, co to jest, czy to będzie, czy nie będzie, tylko skup się na tym, co ty potrzebujesz i żeby nie mieć tego materiału, żeby się właśnie tak energetycznie zamknąć. Więc to też jest ważne, żeby właśnie stanął tam, nagraj, fajnie, teraz przeszedł. A nie wiem, czy w ogóle on ma w samochodzie siedzieć, ale teraz i teoretycznie można powiedzieć fajnie, bo może w montażu. Ale chodzi o to, żeby nie może w montażu, tylko montaż zawsze coś doda, ale żeby kreować w głowie, żeby to szło z jakichś ludzkich emocji, a nie takich później sklejek chaosu, że coś się uda, nie uda. Może się uda, no bo można wszystko, nie? Podrzucić, zmontować na ślepo i też coś będzie nowego. Ale ja się z tym zgadzam, żeby tą myśl taką, żeby jak najmniej kręcić, ale to na przykład, że on w tej wodzie, to ja uważam, że to był element ważny. Że gdzieś ten flow musimy złapać troszeczkę, więc jakby... Tutaj to była decyzja operatora, że on miał swojego szwankiera? Tak. Tak. To jakby decyzja... To jest decyzja operatora, mi się wydaje. Bo jak jest operator szwankierem, no to jest szwankier po prostu, jako operator. Mhm. Więc on jest zawsze. Nie? Operator, ja pamiętam, że jak macie te easy rigi na sobie, czyli takie te kamizelki, kamerę przy sobie, to jest bardzo męczące, nie? W sensie, że jak robicie parę dni zdjęciowych, możecie się w to wczuć, jak chcecie. Ja nie potrafiłem, zawsze się czułem już później, skupiałem się na jakiejś fizyczności mojej, że mi tu biodra bolały, że zmęczony byłem, zamiast myśleć, żeby coś poprawić. A ta szwankier odbierał od ciebie, nie? Tą energię taką zmęczenia. Więc to jest też ważne. I tak sobie pomyślałem, że może na koniec pokażę taką rzecz z pogranicza. Trochę teledysk, trochę bardziej krótki film do muzyki, trochę w stylu też niedługi. I tam byłem reżyserem, operatorem, ale miałem szwankiera. I była taka ciekawa sytuacja, pewnie może wyczujecie, ja później powiem.
kiedy jak czułem, że i to jest bardzo ważne, żeby nie bać się błędów. Że jak ktoś chce za dobrze, że nie zrobić błędu, to później jakby się ogranicza i nie wychodzi. Że na przykład jak ktoś zrobi coś ciekawego i mówi, ale zrobiłem jakiś tam błąd, powtórzmy, to wtedy powiedzieć, nie, zrób jeszcze nowy błąd, zróbmy jeszcze inaczej, już teraz nie powtarzajmy, zrób nowy błąd. Bo to chodzi, żeby taki moment, robiłem teraz shorta, dziewczyna wychodziła z łódki, się wywróciła i to bardzo jakby do tematów w historii świetnie to zagrało. I ja mówię, zróbmy tylko tego dubla, żeby to złapać, wywróć się z tej łódki. Ona mówi, ale ja się nie wywrócę tak samo. Ja mówię, to wywróć się zupełnie inaczej. Zrób nowy błąd zrób. I idealnie się wywróciła, jeszcze lepiej. W sensie nie chciała powtarzać, nie? Tylko poszła swoją stronę. Jakby to jest to. I tutaj było coś takiego, że Szwenkier się, to był bardzo młody chłopak i czułem, że on tak bardzo chce, żeby było dobrze. Czyli nie był taki uwolniony, żeby, że też może nie potrafiłem go tak, żeby zróbmy te błędy i tak dalej, nie? I są takie momenty, też się nie można na to gniewać, kiedy na przykład reżyser weźmie ci kamerę. Nie? Powie, teraz ja to ujęcie zrobię. I tu było coś, i puszczę to, a później powiem w którym momencie i co to dało. Ale powiedziałeś wcześniej, że byłeś tutaj reżyserem i operatorem. Tak, więc tak. Zabrałeś sobie kamerę? Szwenkierowi. Aha, okay. W sensie, wiesz, jakby ruch okay. Ten, nie? To by to ten moment wyjścia z dłoni, jakby miał być portretowo. I pamiętam, że jakby poczułem, że muszę wziąć tą kamerę. I zrobiłem ten dubel, kiedy tego nie miałem zaplanowanego, że jestem w portrecie i przechodzę jakby w pozycję tego starca. Ona mi patrzy w kamerę bezpośrednio. Jakby naturalnie, żeśmy się złączyli. I Szwenkier by tego nie zrobił, bo by się trzymał. Pewnie dobry Szwenkier, jaki może tak. By poszedł za akcją, czy za dublem. A on się tylko był bardzo młody, jakby nie chciał, nie miał tej wyobraźni w tym momencie. No i właśnie wtedy trzeba tą wziąć kamerę i się nie obrażać, ani nic. I to jest naturalne i reżyser ma do tego prawo. I to dla dobra wspólnego. I też każdy reżyser ma inaczej. Niektórzy siedzą cały czas przy monitorze, w ogóle nie wstają, prawda? Niektórzy właśnie z kamerą dużo też pracują, więc jakby to też jest różnie. No to chciałem jakby z ciekawością taką pokazać. Kończymy? Jak tam, Wojtek? Już co? No mógłbyś tak zmierzać, żeby mieli kilka oddechów. No właśnie. Nie, bo ja wiesz... Na ostatni panel... To może zróbmy tak. ...pracy na planach, to może wspólnie... To ja chętnie zostanę. Super. Więc jak się... Nie chcę, tak, już żeśmy trochę przegadali, zobaczyli, nie ma co więcej. Myślę, że dziękuję, że tak, przyszliście. No, ja też tak, ja tak czuję. Chyba, że macie jakieś pytania, to bardzo chętnie, ale już bym nic nie pokazywał, bo tak nie ma co. No właśnie, nie było cię. Filip dokładnie opowiedział wszystko, że już nie ma co pytać po prostu. Bronią. To dziękuję wam bardzo.